Nie będę miał dzieci. Please ask him. The installation. This one is. This one, the installation and. Two persons, 7 hours. Yeah, please ask him to speak in Polish. Aha, niech pan powie po polsku to. Ale, że to montaż tej podłogi około 8 godzin 20 metrów kwadratowych. Dwie osoby. Dwie osoby. Seven hours, right? A tam jedna osoba w tym samym okresie jest. Może to zamontować, tak? W tym samym czasie. Jedna osoba na tej podłodze. Tutaj jest mikroszczelina, którą trzeba dobić jeszcze za pomocą młotka i tego, tego elementu. A tam już praktycznie mówiąc bez żadnego problemu wszystko ładnie wchodzi. I albo korek, podkład, albo klej poliuretanowy, czyli MK92S Uzin. Albo ten klej. To jest też klej poliuretanowy, tylko to jest jednoskładnikowy blue klej. And cork. Nie może być to klej na bazie rozpuszczalników, tylko musi być to klej na klej poliuretanowy. Click, no glue, right? This click, albo tamtego też klej? Tak, też można przykleić. Albo pływająca podłoga. This floor. Albo pływająca podłoga, albo stała and, podłoga. And cork and plastic. Yeah. No glue. A grunt też? Yes, this glue. Jeszcze grunt. P414, bo wcześniej gruntujemy podłogę, a dopiero potem przyklejamy. This is floor, the first. This first, and plastic, the second, to the cork. And, jakby co, to ja mogę zorganizować kogoś jeszcze w dobrym angielskim. No. Click. Plastic. This first. Najpierw gruntujemy. What's this for? This grunt. This beton. Beton. You know, this cement. Cement. It's cement floor. Yeah, cement. This cement. This grunt, first. A potem klej. No, jeszcze plastik idzie, ta folia plastikowa. Znaczy, nie, tylko gruntujemy. Grunt, tylko gruntujemy i po 3 godzinach kleimy. After 3 hours and click to the glue. Grzebień 3 mm i przyklejamy. That one does not need glue. Dwa rodzaje. Jest tak. Jest podłoga. What's the meaning? Umiesz angielski? Angielski umiesz? Słabo. Idź ty, słabo. Ostatnio mówiłem po angielsku. A moment.